to fajnie jest tam. Szanowni Państwo, dowódca kompanii wojewódzkiego Wielce, pan Sasza Rafał Ocieński, prowadza pod oddziały manowrowe na polanek niebawem rozpoczną się uroczystości wózowe będące hołdem na pole w walce żołnierzy Armii Krajowej Oddziału Kontrolnego. Batalion 2 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej Nurta, Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej. 14 czerwca 2021 roku mija również 30. rocznica wręczenia sztandaru oraz nadania Szkole Podstawowej Wielkiej Wsi imienia świętokrzyskich partyzantów Armii Krajowej. Również Policja Świętokrzyska w bieżącym roku obchodzi okrągłą 30. rocznicę nawiązania współpracy ze środowiskiem partyzanckim Ponury Nurt. 15 czerwca 1991 roku ustanowiono Krzyż Policyjny imienia Ponurego, a w 1999 zmieniono jego nazwę na honorową policyjną odznakę zasługi imienia Ponurego. Jana Piwnika Ponurego uznano patronem Policji Świętokrzyskiej. Powołano również do życia kapitułę policyjnej odznaki zasługi, która do dziś honoruje szczególnie wyróżniających się funkcjonariuszy, wykazujących się poświęceniem i zaangażowaniem w wykonywaniu swoich obowiązków na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Do chwili obecnej tym zaszczytnym odznaczeniem uhonorowano łącznie 39 osób. Szanowni Państwo, jak co roku serce Puszczy Świętokrzyskiej tętni życiem, goszcząc wszystkich, którzy chcą złożyć hołd bohaterom AK. To nie tylko okazja do gier, biegów i spotkań harcerzy z wielu regionów Polski, to przede wszystkim służba. Każdy dokłada swoją cegiełkę poprzez najmniejszą nawet pracę, organizację ognisk, śpiewów, pełnienie wart honorowych, wsparcie pocztów sztandarowych. To właśnie decyduje o wadze naszego spotkania, które stało się miejscem pamięci oraz kształtowania postaw patriotycznych.
pododdziały, baczność! Pododdziały, spocz! Szanowni Państwo, cytując fragment artykułu, jaki ukazał się w publikacji środowiska świętokrzyskich zgrupowań partyzanckich AK Ponury Nurt, Wykus stał się świadkiem z jednej strony bezmiaru dokonywanego okrucieństwa przez najeźdźców niemieckich, z drugiej bezgranicznego bohaterstwa. Tu stacjonowali partyzanci pod dowództwem majora Henryka Dobrzańskiego-Hubarku. Tu działał jeden z najbardziej rozpoznawalnych oddziałów polskich sił zbrojnych w kraju, zgrupowania partyzanckie AK Ponury. Losy tych, którym udało się przeżyć i którzy nie poszli na żaden kompromis z komunistyczną władzą, płacąc za to najwyższą cenę, miały na zawsze zniknąć z narodowej pamięci. Wykus, fenomen ludzi i miejsca, który nie tylko nie zniknął z narodowej pamięci, ale przetrwał i pomnożył przestrzeń, którą wypełnił nie tylko poprzez materialny wyraz stojącej tu kapliczki, ale obecności kolejnych pokoleń. Do dzisiejszego dnia kapliczka jest świadkiem kolejnych ważnych zdarzeń związanych z historią już demokratycznej Polski. I tak jak ponad 50 lat temu, tak i dziś na Wykus prowadzi wyboista leśna droga łącząca Siekierno z Wąchockiem. Szanowni Państwo, już za chwilę o godzinie 16 rozpoczniemy naszą uroczystość na Wykusie. Komendant placu złoży meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości prezesowi środowiska świętokrzyskich zgrupowań Armii Krajowej Ponury Nurt. Następnie będziemy uczestniczyć w uroczystym podniesieniu flagi państwowej na maszt, a także odegrany zostanie hymn państwowy. Kolejno odprawiona zostanie polowa msza święta. Po zakończeniu nabożeństwa wręczone zostaną honorowe policyjne odznaki zasługi imienia Ponurego. W tym roku uhonorowani zostaną trzej zasłużeni policjanci. Kolejno dla upamiętnienia legendarnego dowódcy Jana Piwnika Ponurego i jego bohaterskich żołnierzy odczytany zostanie apel pamięci. Jak co roku uroczystość zakończy się składaniem wieńców przed kapliczką na Wykusie przez delegację kombatantów, parlamentarzystów, władz rządowych i samorządowych, służb mundurowych, przedstawicieli instytucji oraz organizacji i stowarzyszeń.
Baczność! Na prawo! Patrz! Drogokarcmistrz, harcmistrz Michał Nowakowski, melduje. Poczty sztandarowej pod oddziały, gotowe do uroczystości. Szanowni Państwo, komendant placu złożą meldunek. Spocz! Rozpoczynający dzisiejszą uroczystość prezesowi środowiska świętokrzyskich zgrupowań Armii Krajowej Ponury Nurt, harcmistrzowi Rafałowi Obarzankowi. Nastąpi teraz uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt, a orkiestra odegra hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Komendant placu wyda stosowne komendy. Poczty sztandarowe i pododdziały, baczność! Na prawo! Patrz! Poczet sztandarowy, baczność! Flagę na maszt, podnieś! Wybrzmiał hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a na maszt główny została podniesiona flaga państwowa. Szanowni Państwo, chór Sursum Corda ze Skarżyska Kamiennej odśpiewa utwór Gaudem Mater Polonia.
Dziękuję, proszę Państwa, o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, uczestników uroczystości powita prezes środowiska świętokrzyskich zgrupowań Armii Krajowej Ponury Nurt, harcmistrz Rafał Obarzanek. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, od kilkudziesięciu lat miesiąc czerwiec wpisuje się w najważniejsze dla ziemi świętokrzyskie wydarzenia historyczne i są one związane z bohaterami Armii Krajowej, którzy przelewali krew tu w Puszczy Świętokrzyskiej. Możemy tu przypomnieć wydarzenia objęcia przez porucznika Jana Piwnika pseudonim Porury w 1943 roku dowództwa kadetów Okręgu Radomsko-Kieleckiego. Również rocznicę śmierci majora cichociemnego Jana Piwnika, który zginął pod Niewłaszami w dniu 16 czerwca 1944 roku. Ale również przygotowanie i przeprowadzenie największych rekolekcji patriotycznych w Górach Świętokrzyskich związanych z jego pogrzebem w 1988 roku. Ale też tutaj pamiętajmy o uroczystościach pogrzebowych majora cichociemnego Eugeniusza Kraśnieńskiego pseudonim Nurt, który w 1994 roku spoczął tutaj przy kapliczce Wykusowej. To również nawiązanie w 1991 roku współpracy z żołnierzami Armii Krajowej przez Policję Świętokrzyską, która przyjęła również imię Jana Piwnika pseudonim Ponury. Przyjęcie również przez Szkołę Podstawową Wielkiej Wsi w 1991 roku imię świętokrzyskich partyzantów Armii Krajowej, która nawiązując współpracę ze środowiskiem świętokrzyskich zgrupowań partyzanckich AK niosła razem z żołnierzami etos żołnierzy Armii Krajowej. Przekazanie pałeczki w sztafecie pokoleń młodzieży harcerskiej, która formalnie przejęła organizację uroczystości kombatanckich związanych z żołnierzami od Ponurego i Nurta w 2007 roku. I święto 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, która kilka lat temu przyjęła imię majora cichociemnego Eugeniusza Kraśnieńskiego pseudonim Nurt. Dziś tu na Polanie Wykusowej oddajemy hołd tym wszystkim, którzy przelali krew za wolną Polskę. Podczas II wojny światowej oraz po jej zakończeniu walczyli i działali na rzecz odbudowy naszej ojczyzny. Oddajemy również wielki szacunek tym, którzy po wojnie poprzez swoją służbę i postawę budowali etos żołnierzy Armii Krajowej. W tym miejscu chciałbym przypomnieć podpułkownika Tadeusza Barańskiego, pseudonim Tatar, który rok temu tu na Polanie Wykusowej, mając 95 lat, przekazywał nam swoje wspomnienia z czasów wojny i okupacji. Był to jeden z ostatnich żyjących żołnierzy Ponurego i Nurta. Dziś spogląda na nas z niebieskiej partyzantki. Dziękuję tutaj wszystkim, którzy przybyli na dzisiejsze uroczystości, upamiętniając naszych bohaterów. I proszę wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy żołnierzy Armii Krajowej, którzy patrzą dziś tu na nas z domu ojca. Oddziały, baczność! Brawo! Chodź! Oddziały, baczność! Chodź! Bardzo dziękuję. Witam na tegorocznych uroczystościach wszystkich żołnierzy Armii Krajowej oraz organizacje kombatanckie zgromadzone na Polanie Wykusowej. W szczególności kieruję słowa powitania do pani Marii Pudali, pseudonim Zuzia, łączniczki Ponurego, która jest dzisiaj razem z nami. Witamy. Witam wszystkie zgromadzone poczty sztandarowe. Witam europosłów, senatorów i posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Witam pana Zbigniewa Koniusza, wojewodę świętokrzyskiego wraz z władzami województwa. Witam pana Andrzeja Będkowskiego, marszałka województwa świętokrzyskiego wraz z władzami samorządu województwa świętokrzyskiego. Witam pana profesora Jacka Semaniaka, prezesa Głównego Urzędu Miar. Witam harcmistrza Michała Markowicza, naczelnika harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Witam pana Łukasza Kudlickiego, szefa gabinetu politycznego ministra obrony narodowej
pana ministra Mariusza Płaszczaka. Witam pana komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach, nadinspektora Jarosława Kaletę wraz z dyrektorem Biura Edukacji Historycznej Muzeum Policji Komendy Głównej, nadkomisarza Krzysztofa Musielaka. Witam zastępcę komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi, inspektora Jarosława Rybkę. Witam całą kadrę kierowniczą Policji Garnizonu Świętokrzyskiego. Witam dowództwo garnizonu Kielce wraz z panem pułkownikiem Marcinem Majewskim, który reprezentuje dzisiaj dowódcę 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, wraz z kompanią honorową i wszystkimi oficerami Wojska Polskiego, którzy dzisiaj przybyli na tą uroczystość. Witam pana Piotra Kacprzaka, dyrektora Regionalnej Dyrekcji, zastępcy dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, wraz z gospodarzem tego miejsca, panem nadleśniczym Piotrem Fitasem oraz wszystkimi współpracownikami. Witam pana Marka Jedynaka, który reprezentuje dzisiaj Instytut Pamięci Narodowej. Witam księdza pułkownika Grzegorza Kamińskiego wraz z księżmi współcelebrującymi dzisiejszą przeświętę. Witam rodziny żołnierzy Armii Krajowej, organizacje kombatanckie wraz ze strukturami centralnymi oraz terenowymi, władze samorządowe przybyły na tę uroczystość. W szczególności witam i dziękuję z tego miejsca wszystkim stowarzyszeniom i organizacjom, które współorganizują te uroczystości wykusowe. Witam instytucje państwowe, organizacje strzeleckie, harcerskie, grupy rekonstrukcyjne, młodzież szkolną przybyłą dzisiaj na kolanę wykusową. Witam chór parafialny Sursum Corda ze Skarzyska Kamiennej. Witam młodzieżową orkiestrę Dentą z Podzentyna. Witam wszystkich zgromadzonych na tych uroczystościach. Z tego miejsca razem z rodziną podporucznika czasów wojny Tomasza Wójcika oraz środowiska świętokrzyskich zgrupowań partyzanckich Ponury Nurt chciałbym tu zaprosić zebranych na uroczystości pogrzebowe Tarzana, które odbędą się 11 lipca 2021 roku w Ćmielowie. Proszę księdza pułkownika Grzegorza Kamińskiego o przewodnictwo w dzisiejszej przyświętej.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami i z ręką. W tym wyjątkowym miejscu Gór Świętokrzyskich gromadzimy się, by w duchu wiary, w zbawczą wiarę Chrystusa włączyć ofiarę naszych braci, żołnierzy polskiego podziemia, których kontynuatorami są kombatanci, harcerze, policja, żołnierze 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wykus niejednokrotnie stanowił bazę polskich partyzantów. 15 września 1957 roku w miejscu dawnego obozu odsłonięto kapliczkę z obrazem Matki Boskiej Bolesnej, upamiętniającą poległych w walce o ojczyznę. Tak się składa, że po wczorajszej uroczystości Najświętszego Serca Jezusa dziś Kościół w Polsce obchodzi wspomnienie Niepokalanego Serca Marii. Chcemy zatem Bożemu Miłosierdziu przez serce Matki Najświętszej zawierzyć żołnierzy, których upamiętnia kilkaset tabliczek z nazwiskami poległych i zmarłych żołnierzy zgrupowań Ponurego i Nurta, które znajdują się na murze okalającym kapliczkę. Polecamy wszystkich poległych, których groby znajdują się w lasach dookoła wykusu. Przynosimy naszą modlitwę, ofiarujemy ją Bogu w ich intencji. Potwierdzamy naszą wiarę w ich życie wieczne. Wierzymy, że wstąpili w chwili żołnierskiej śmierci drogami swych dobrych czynów w obszar wiekuistej wspólnoty z Bogiem. Cieszę się, że możemy dzisiaj wypełnić ten obowiązek modlitewnej troski o dusze poległych żołnierzy Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Witamy wszystkich i zapraszamy do wspólnej modlitwy. Do tych intencji